Krzyśku, wczoraj były w całej Polsce takie demonstracje, bo zmarła kobieta w ciąży. Poszedłem pod ratusz, bo w Białymstoku też była i ci pokażę, co się stało się. Do celów politycznych, jak hieny cmentarne. Zobacz. Na protest publiczny, jeżeli pani nie... Zaczął organizator, chłopak, kłócić się ze mną. O, poczekaj. Zaczął się ze mną kłócić, że... zaraz się włączy. Że zarodek, że dziecko w brzuchu matki to nie jest człowiek. To jest zarodek. Jak w ciąży kobieta zajdzie, zaraz się wystartuje. O. Kobieta mnie zaczęła wyzywać, że jestem... Tylko tak musisz trzymać się tak, żebyś... Ten organizator. O, mówi kobieta, że jest... Niedorozwinięty, mówi. No. To jeszcze zaraz się zacznie to na ten film. Niczego nie cieszę, no pytam, czemu pani tak... Pani nie. 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 Pani nie.
Czemu panowie tacy zamaskowani? Jarosław Dworzacy. Dlatego, że sam Krzysztof Truskolaski. To jest młody Truskolaski. To Dworzański, o to zanieś to. Syn Truskolaskiego. Chodź bardziej. No? Kto to jest? No, ja nie wiem, kto to jest. Ale... Kto to? Mówi, że jest lekarzem i że jestem chory. Kto ty? No, tak zaraz powiem. A kłamie, bo nie jest lekarzem. Ty zaraz, jeszcze chwilę przyjdzie policja i mnie będzie zabierać stamtąd. A co to krzyku jest? Ziemniaczki? Banany? Jabłko? Cytryna. Cytryny? No, a jest pan lekarzem? Tak. O, słyszysz? Mówi, że lekarzem. Kłamie. Wydaje mi się, że pan tak. Tak? Poleci mi pan swojego na przykład? Ja nie potrzebuję. Ja jestem chory. Wydaje mi się, że pan potrzebuje. Jeżeli pan jest człowiekiem Kurskiego, on też jest chory. Człowiekiem Kurskiego? A czym jest człowiek? Tak, bo to jest, proszę państwa, ten pan, którego kiedyś ściągnęli za nogi z rusztowania i próbował prezydent do Białegostoku uważać. Ja go znam, Dworzańskiego. Dworzańskiego znasz, na pewno, tak. No. Cytrynę, Krzychu, tak jesz? No. Kiedyś mówiłeś, że kwaśny, że nie lubisz. Teraz dobre? No. O. Z cukrem widzę. Posłodziłeś sobie, ja. To stare czasy, nie? On wiceprezydent. Marszałek też województwa był. No. Tak. Tadeusz Truskolaski zrobił nam lotnisko. A bo nie marszałkiem? Tak, tak, tak. O, zaczyna się powoli właśnie. Wie pani co, wydaje mi
się, że demokracja polega na tym, że ludzie mogą mieć różne opinie. I mogą je wyrażać. Tam na tym kręgu i gada na głos. No. Dobrze. Skoro pani tak proponuje... Zapraszamy pana. Żeby tam ja byłem, to ciebie by nie, nie zabrali mnie. Nie, powiedzieli, żebym wyszedł i zaczął przemawiać do nich. Proszę bardzo. Wypowie się pan. Proszę państwa. Twierdzi pan, że dziecko... Nic się nie dali wypowiedzieć się nawet. Ten pan tutaj twierdzi, że dziecko, które znajduje się w brzuchu podczas poczęcia, ten płód ma większe prawo do decyzji niż kobieta, której życie zagraża. Ale nie, no niech pan nie przekręca moich słów. A teraz proszę, niech pan się wypowie. Mogę się wypowiedzieć? Proszę państwa. Codziennie w Polsce 300 osób umiera z powodu złej opieki medycznej. Tak. Dlaczego państwa nie interesuje to? A 500 osób zaczyna krzyczeć, wiesz, gwizdać. A cena była jakaś? Tak, tam przy fontannie jest takie podwyższenie. Do tego ja ciebie nie chciałem zabrać, widzisz? Jak masz inną zdanie niż oni, to wiesz. To jest, proszę państwa, nie wiem gdzie. Tak. A dużo osób było? Tak z 500? Z 300 może, wiesz. Taki dużo nie. No, to tam było więcej, jak te maski, jakieśmy, to wtedy pamiętasz? A, tak, jak byliśmy na tym marszu, było więcej, wtedy było więcej, tak. No, to no. Było 2000. Tak, wtedy tak, wtedy było dużo lepiej. No. A ja krzyknąłem, co? Freską, ono? Tak. Co, pół chóru za mną. No tak. I tylko razem wrócili, żeby to był panów moich. Jasne. To niech pani to powie 300 osobom, rodzinom 300 osób, które umierają codziennie w Polsce. Dzień dobry, cudowny. A gdzie ten prowadził? To pokazywał mi, wiesz, i przyszła policja po mnie. I wiesz, każą mi zejść stamtąd i wyprowadzają, żeby wiesz, spisać dane z dowodu i tak dalej. Zaraz jeszcze będzie pan, jak z policją gada. Dobrze, jasne. Na bok. No czekaj, mogę cię podtrzymać, jak potrzebujesz rękę. Nie, nie, nie. Dobra. To ty? Do radiowozu? Nie, to nie do radiowozu. Tak pod ratuszem, wiesz, że dwóch stoi i tam dowód spisują. Dwój, tak? Tak. Sprawdzają, czy ja nie jestem poszukiwaną osobą na przykład, czy to, wiesz... To trudno zawsze. Tak. Czy dane za coś nie jestem skarany, czy może jakieś mandaty mam niezapłacone, albo jakiś wyrok więzienia mam do odbycia za na przykład dziecko z 14-latką. To wtedy by zatrzymali i odwieźli. Bo masz. No nie mam przecież, no ja ci cały czas mówię. A ty masz wszędzie dziecko, dzieci z 14-latka. Ja ci dam uczelnię. Wszędzie, gdzie byłeś w Polsce kiedyś, to masz, tak. A jak samochodem. Jeździłeś samochodem. No. Na Nowym Mieście, nie pamiętasz? Co? Że dzieciak cię poznał. Ja jedynie mówię, to jeden. A ty kierowca, a synek szedł, a do mamy. Mama, mama. Dobra, tata. No. Dzieci nam tata. Krzyczał dzieciak na ciebie, tato. To Wojtek mówi, on dobrze mówi, pewnie tak co, dobrze. Co człowiek mówi, to ty musisz powtarzać? A to czemu ty powtarzasz, że ja mam dziecko 14-latka? A ty na nie sam powiedziałeś. Ja tobie nigdy to nic takiego nie powiedziałem. Ja nie powiedziałem. No nigdy. Powiedziałeś. To w więzieniu bym siedział, Krzysiek, za coś takiego. Ale tam jedzie 16-ka tam raz.
Pasuje. A ty domknąć się tą? Tak. Na wszelki wypadek noszę. No, pokaż. Ty teraz masz. A nie, to nie pokażę tobie, bo roda jest. Ale z daleka. Z daleka mogę. A co, ty nie nosisz dowodu ze sobą? Nie, noszę. Noszę, czy ale czy pójdę? Nie, pokaż, ja tylko jestem... Jeden rzecz tam. Nie. Jeden rzecz tam zobaczy tylko, no. Krzysiek jest policjant? Krzysiek jest policjant. Już wylegitymował. Ty, ale czego ty na zdjęciu miałeś w łocie? No bo dowód był robiony wiele lat temu. Ale czego te rzusy? Bo jak za dużo włosów myłem codziennie i wypadły. A z czego wypadły? Odmycia. Odmycia włosy nie wypadają. No jak, nie popatrz na siebie, Krzysiek. Nie. No masz włosy. Jak, no mam, a ty łysy. A ty myjesz codziennie włosy? Tak. Nieprawda. A prawda. Wojtek. Ja powiem. A ty na Wojtka się dobra, nie daj mi powiedzieć. Daj powiedzieć dla Wojtka. Ja ci mogę powiedzieć. Tak. Było trzeba... No? Trochę szamponu. Tak. I wziąć na gąbkę, namoczyć i tak umyć całe to wszystko, no. To by ci włosy nie wypadły. Możesz mieć rację. Ale co? No, że włosy muszą mieć trochę warstwy ochronnej takiej. Tak. Nie można tak myć, szorować, jak, bo ja cały czas wodę gorącą i wtedy one wypadają. Ale skóra się przykrywa. Ugotowały się włosy i wypadły. No. No dobra, Krzychu. Czekaj, słucham dalej. O, nic ciekawego nie będzie. No, ja chciałem, żebyś ty expose swoje wygłosił, coś powiedział, co ty sądzisz na temat. Ja patrzę, jak ciebie spisują. No, a to nic, wiesz, nowego no spiszą i powiedzą, że nie poszukiwany i do widzenia. A ja panu. Teraz nie pamiętam, kiedy mi spisali. Chyba, że... A to ty dałeś dla nich? Dowód osobisty. Nie, dowód nie, dać kartkę jakąś. Kartkę dałam taką wpis do rejestru czasopism. Dziennikarzem jestem. Wpis do rejestru czasopism. Dziennikarzem jestem. Że to oni mi przeszkadzali w filmowaniu, a nie ja im przeszkadzałem. Oddalam się w kierunku swojego samochodu. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Jakie to można mieć? I co, do samochodu poszłeś? Trzeba zarejestrować, Wojtek. Do samochodu poszłeś? Tak, tobie też można by zarejestrować tytuł prasowy, bo ty masz kanał na YouTubie. Alo! Jak gdyby publikujesz filmy, więc jesteś dziennikarzem. Alo! Do samochodu poszłeś? Ty! Można ci zrobić. Do samochodu poszłeś? Do samochodu. Co? Tak. A to on podzieli do samochodu iść, tak? Ja będę miał te... Legitymację. Wtedy sobie zrobimy tobie legitymację i będziesz dziennikarzem. I wezmę sobie cały ten jubi. A kamerę wezmę. No. I po prostu. No ale Wojtek, ja ci mówiłem, na przykład Kurier Poranny ma kanał na YouTubie, ta gazeta. I tam ma chyba 1000 subskrybentów czy coś takiego. A ty masz kanał i masz 30 tysięcy subskrybentów. To ciebie więcej ludzi ogląda niż czyta Kurier Poranny czytelników. No taka jest prawda. Ja lepszy jestem. No przepraszam bardzo, ale taka jest prawda. No. Takie są dzisiaj czasy, wiesz. Pobiłem gazetę. Ciebie więcej ludzi słucha niż czyta artykuły w Kurierze Poranny. O, wrzuciłem właśnie chyba parę filmów. Jest 1,7 tysięcy. Mhm. No już koniec. 4 tysiące. Koniec już. Po 5, tak. Po 3 tysiące. Tak. Ile? Krzyśku, wypowiedz się. Co ty sądzisz o tym filmie, który ci pokazałem? No to już koniec jest. Ja to chcę zadać pytanie, co to jest. Tak, nie powiem, a mi się no. Nie. Daj mi telefon. Daj mi podwiedź. To niech najpierw Wojtek poczekaj. A teraz ja patrzyłem całe te, że no. Miesięcznie 1 200 000 ludzi obejrzało mnie. Razem, tak. Pytanie, Krzysztofie. Co to jest? To nie abdukcja, czy abdukcja, co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Tam pisało. A, aborcja. Aborcja. Oni protestowali, bo oni chcą, żeby kobiety miały prawo do aborcji na życzenie. Usuwanie ciąży? Jak nie chce, jak zajdzie w ciążę i nie chce urodzić dziecka, żeby miała prawo... Usunąć. Pójść do lekarza i powiedzieć, panie doktorze, ja nie chcę dziecka. Proszę usunąć. Już zaraz. Tak. I się wypowiem. Dobrze. A tu też było, co po prostu... Kobiety właśnie chodziły.
Tak, były to przecież... Spato jeździliśmy. Strajk kobiet to się nazywało. Chodziły, krzyczały, jebać PiS i wypierdalać. A i nawet w Białymstoku było też. Było, to ileś razy było. To w całej Polsce biegały i krzyczały. Szanowni Państwo, było niedawno demonstracja wariatów, wiadomo jakich. Tak. Cyrk był. Mhm. Albo teatr. Wyślę na ulicę. Dzisiaj napaliłem. No, jest fajnie. A on, który napalił, to normalnie nie było czym można. Mhm. Ja musiałem wychodzić. Wyślę na ulicę. Tak. I jakby z teatru. Tak. Bo dzisiaj zimno. Albo z cyrku. Wyślę. No. Wczoraj nie byłem. Bo Rafał mnie nie zabrał, ale to szkoda. A to dobrze, Krzysiek, bo wiesz, ja się żałuję. A to by na ciebie krzyczeli, gwizdali. Ja wbiłby swój ten tubę. To by policja tak samo ciebie zatrzymała i napisała, że zakłócasz ich szanowne. Nie, ja bym powiedział tak. Szanowni Państwo, można coś powiedzieć? Mhm. Powiedzieliby, proszę. Stałby na, ty mnie pomógłby, stałby na fotelnie, powiedział, zadałby pytanie. Po co wy tu przyszliście? Odstawiać cyrk, teatr? Tak. Niedawno cyrk, teatr był. Mhm. Panie pośle, panie były marszałku. Tak. Brawo. Mhm. Co pan zrobił, Lewy Ustoku? Zero. Co panie Krzysztofie T., synie Tadeusza T.? A to można mówić, bo to osoba publiczna jako poseł. Kolarski poseł jest. On nic nie zrobił moim zdaniem. Ja się wypowiem. Pan jest młody człowiek. Tak. Pokaż pan dla widzów całego Białostoku, co pan uczynił. Mhm. Że pana tatuś jest prezydentem, że Lewy wygrał wybory. Mhm. Ja miałem być prezydentem. Ja by tu nie niszczyłby rynku Kościuszki, bo było fajnie, autobusy jeździły. Wszędzie było dojazd, było można dojechać. Mam do was pytanie. A to akurat to Deptak to był mój pomysł, Krzysiek. Co? Deptak to był mój pomysł. Ale co? Bo w Zielonej Górze był Deptak. To twój pomysł był? No. I tam tych ludzi, co mieszkali, że hałas był, autobusy. Tylko myśmy myśleli, że jak tam będzie Deptak, to bardzo źle zrobiłeś. Sklepy, że będzie fajnie, że będzie można posiedzieć. A się okazało, że tam nic nie ma, pusto, tylko jakieś spędy. To ty poparłeś? No. Projekt PO? Nie, to oni wzięli mój projekt mieszkańców ulicy nie. Lipowej. To ty po wariacku zrobiłeś. A Krzysztof, przepraszam, a ty na przykład kto chce, żeby tu nie parkowali pod twoim domem samochody? A przepraszam bardzo, a ty chcesz, żeby szło się jak starsza osoba kilometr przystanku? Ale to ty tak samo. Było fajnie, było przystanek koło katedry. Chodzi o to, Krzysztof. Było przystanek tak? Koło ratusza. Tak. No, był, zobacz, był sklep, bardzo dobry, co chciał. Nowy dom towarowy. Był tak. Sklep, restauracja Astoria. Mhm. Chciałem zjeść, poszło zjadłeś. Babkę ziemniaczaną, kiszki, placki, wszystko. Mhm. Teraz nie ma. Teraz co tam stoi? Pusto. Pusto. No, no. To twój pomysł. Nie. Bo trzeba zrobić... Nie, nie, nie. Krzysztof. Nie, trzeba zrobić burdel tam. Nie. Ja chciałem, żeby tam były najlepsze sklepy i najlepsze restauracje. A oni tak to zrobili, że wszyscy zbankrutowali, żeby się przenieśli do hipermarketów ze sklepami. O, to jest pomysł PO. To jest pomysł PO. No i nie ma ani sklepu. No to prawie żadnych sklepów nie ma teraz. Nowego tam domu towarowego, a tam było można tak. I garki kupić, tak i ubrania. Tak. I buty, i nie buty, co chcesz? Teraz tam są tylko... Centralu nie dostałeś.
tak. Szło się do domu towarzyszowego. Mhm. Pytałem się, jest? Jest. O, jak dobrze. Mhm. Za ratę było można kupić. Mhm. Na metry, na sztuki. I tanie było. Tak. Widzisz, ty tak robisz szlapą. Mhm. Masz takie niesprawne pomysły. Ja, żeby to ty wysłyszałem, że ty to chcesz zrobić, to by tobie jest to wyśmiałby się. Wyśmiałby się. No. Powiedziałby tak, panowie, nie słuchajcie tego Rafała, tylko niech będzie jak jest. Autobusy, komunikacja miejska potrzebne tu. Mhm. Muszę autobusy jeździć przez Lipowo, przez rynek Kościuszki. Mhm. A teraz jadę nie wiadomo jak. Trzeba iść kilometry robić. Krzyśku, ale sam jesteś za tym, trzeba! Żeby... Poczekaj, bo zaraz film się skończy. A sam jesteś za tym, żeby pod twoim oknem nie przyjeżdżali, nie hałasowali tobie samochodami. Co dzielnice Staroświecie, a co centrum. No to centrum. No. Centrum do centrum. Ale tu ludzie chcą do kościoła w niedzielę przyjechać i oni tak samo mówią, że oni... Zobacz, wstawiają do kościoła tak. Ludzie. Tak. No. Samochody. Mhm. Ja zabraniam. Zabraniasz, tak. Spisujesz. Zabraniam, tak. Żeby... To ja nie... powiedziałem. No. Jakbyś tak... Jest pod kościołem. Jeśli będziesz wszystko zabraniał, to weź zamów koparkę, wyjść. Rów na cały ten taki szeroki, że o twoje cały ten tutaj, żeby nie jeździli. To nie może tak przecież, bo to jest nie jego teren już. Ale on by tak chciał pewnie, Krzysiek. Krzysiek, chciałbyś, żeby tu nikt nie parkował przed twoim domem. Można tak? Zrobić parking. No. Tam dalej. Można zrobić parking, tak. Można. Nawet to tu naprzeciwko. A, można, ty nie chcesz, bo można dojeżdżać jest... komunikacją miejską. Ale tu jest łąka, Krzysiek. Można by na tej łące zrobić parking. A można. Ten, naprzeciwko swojego tam, domu. Tych, ten, jest. Co takie, co na tych, na deskach jeżdżą, czy na rowerkach tak, takie, to mają skończyć. No, ale tam dużo łąki jeszcze jest, tam pusto jest dużo terenu. I powiem tobie. No. To może być tu parking, Krzysiek, czy nie może? Twoim zdaniem. Może być parking tu naprzeciwko? Tam dalej. A dalej? Dalej. Ale naprzeciwko twojego okna nie chciałbyś? Nie. No. A ciekawe, gdzie oni to... A wiesz dlaczego? No, bo hałas byłby. Nie to do hałas. Ale że stali robić zdjęcia... Przyjeżdżaliby i parkowali na tym... Ale że nie. Tak. No. Żeby, nie żeby przestali robić zdjęcia... Tak. Proszę bardzo. No. Ale że jak robią zdjęcia... Tutaj. Ja sobie nie życzę. Ja nie jeżdżę... On to dzień tak samo chodzi. No, dawać trzeba podkurzać. Nie przebiera, o to chodzi? Ja nie jeżdżę pod ich dom. No. Ja nie jeżdżę, ja nie chodzę zdjęcie robić. Ja nie rzucam kamieniami. Ja nie wyzywam ich. Ja dziś nagrałem incognito film. Tak. Krzyśku, a czekaj jeszcze, bo żebyś odpowiedzieliśmy na tą kwestię w tym filmie istotną. Ty jesteś za aborcją, czy przeciw aborcji? Żeby dziecko było, czy nie było? No właśnie. Żeby jak dziecko było. Jak już kobieta jest w ciąży, to żeby dziecko się mogło urodzić, czy żeby... Żeby mogło się urodzić. No. A Wojtek, a co ty na to? Jak trudne zdrowe. Pytanie. Tak, jak zdrowe. Jak zdrowe dziecko jest w środku, tak. To powinno przyjść na świat i żyć na tym świecie. A nie zabijać. A jeżeli na przykład kobieta mówi, że ona nie chce, bo ma, nie wiem, tam już dużo dzieci, czy jest za biedna? Jak jest zdrowe, to powinno się urodzić. Może oddać do domu dziecka na przykład, jak właśnie, nie chce sama wychowywać. A jest, specjalnie jakie domy są. Tak. Ale co, jeżeli z kolei jest chore, to kobieta powinna mieć prawo, żeby się nie męczyło potem całe życie i tak dalej? Coś tak, takiego, mam. Tak? Takie rozsądne podejście masz po prostu. Tak. No. A Krzysiek, a u ciebie? Jak dziecko na przykład chore jest? To też powinno się to urodzić. Trzeba leczyć. Aha. A dziecko jest dane od Boga. No tak. Od Pana Jezusa. Mhm.
to nie łączcie się. Nie szukajcie. Bądźcie tak idioci jak szli. Mężczyzna z mężczyzną. Kobieta z kobietą. No to wtedy nie będą w ciąży zachodzić. No. Jak mężczyzna z mężczyzną, ale no. Kobieta z kobietą, no tak. Prosta jest odpowiedź. No. Bądźcie wyrytami. No. Czyli jak nie chcą dzieci... A, co widziałeś, jakie Boże sprawiedliwe. Chłopak plus dziewczyna. Urodzi się co? Rodzina. Nie, dziecko. Rodzina. Normalna rodzina. No. Tak. O, jak teraz pisze. A te co? Wyrabiany? Ty nawet nie poznałeś... A ty ogółem... Ja powiem, nie będę... Jesteś bardzo... Jesteś czarna, ukrutna, jak po prostu osioł. Tak, czarna. Żołnierska. I powiem, no, że... A ty nie masz chłopa? O tyle jest żołnierzy. To może te żołnierze cię tam w lasach tego. I powiem... Karmią, dobra. I powiem, Rafale... Ja powiedziałem, karmią. Widziałeś sam, tak. Jak nie poznałeś chłopaka, mówiłeś, proszę pani. Ładnie był przebrany. Śmiechu warte. Ja pytałem widzów potem wiele razy. Krzysiek, to była dziewczyna. Nie, był chłopak. Dziewczyna, która chciała być chłopakiem, bo łatwiej. Nie. Powiedziała, że chłopakom nie. Łatwiej w życiu. Nie. Dziewczynka. Nie. A ty mówisz odwrotnie. Bo ja blisko jego stałem, wyle trumię. To ty mówisz, że ja dwa razy zapytam. Tak. Pan chłopak czy dziewczyna? Tak. Chłopak. No. A ty mówisz, proszę pani. Jak ja za trzecim razem i on powiedział, panie, ja nie dziewczyna, ja chłopak. Ja sobie powiedziałem, to jest chłopak, a nie dziewczyna. Wtedy proszę pana. Ty mogę znaleźć ten film. Mi się wydaje, że ja mówiłem, że to jest właśnie... Nie. Weź zobacz film ogólnie swój. No, zaraz obejrzę. I no. Powiem tobie, tak. Że Rafale i wy wszyscy muszą być małżeństwa. Tak. Wyrane związki małżeńskie. Po Bożemu, po świątecznemu, a nie po szatańsku. Nie tak jak szatan diabłem panuje. Ale musi panować Bóg, Pan Jezus, Matka Boska, pomiędzy nami. Chłopak musi znaleźć kobietę, a kobieta musi znaleźć chłopaka. Wziąć normalny ślub, kościelny i cywilny,